Do jednego bezrobotnego aktora dzwoni kolega. Słuchaj, jest robota, od razu o tobie pomyślałem. O, jaki problem? Jestem w trudnej sytuacji, do grobowej deski będę wdzięczny. Co to za rola? No wiesz, niezbyt duża, jedno zdanie. Jedno zdanie? Nie ma problemu. Wiesz, kasy brak, a jakie zdanie? Ja słyszę Armat Hook. Ja słyszę Armat Hook? Zgadzam się. To gdzie? W środę pojedziesz do małego teatru. Zapytasz się tam jakiegoś reżysera. Znakomicie! W środę aktor przyszedł do małego, odnajduje reżysera, a ten do aktora. Niech pan powie to zdanie, proszę. Ja słyszę Armat Hook. Świetnie, mówi reżyser. Ma pan tę rolę. Proszę przyjść w sobotę o 7 wieczorem na spektakl. Rozumiem, odpowiedział aktor. Jasna rzecz, z powodu takiego obrotu sprawy aktor musiał to jakoś uczcić. W końcu dochodzi do siebie i w sobotę gdzieś około 6:30 biegnie na złamanie karku do teatru, całą drogę powtarzając: ja słyszę Armat Hook! Ja słyszę Armat Hook! Zatrzymuje go portier. O, hola, hola, urwi się, a pan gdzie? Bez bilesiku? To ja krzyczę, ja słyszę Armat Hook, objaśnia. A pan, ja słyszę Armat Hook, uspokaja się portier. Niech pan idzie. Za kulisy też go nie chcę wpuścić. Ja słyszę Armat Hook, krzyczy aktor. Ja słyszę Armat Hook? Tak, ja słyszę Armat Hook. A pan, ja słyszę Armat Hook. Spóźnia się pan, biegiem do charakteryzacji. Charakteryzatorka, kim pan jest? To ja krzyczę, ja słyszę Armat Hook. A pan, ja słyszę Armat Hook. Spóźnia się pan, niech pan siada. Ucharakteryzowany aktor podbiega do sceny, wyłapuje go reżyser. Pan, ja słyszę Armat Hook? Tak, to ja słyszę Armat Hook. Nie za późno? Prędko już na scenę! Aktor wchodzi, za jego plecami rozlega się ogłuszający wybuch. Aktor wzdryga się i krzyczy: pojebało was?